Cześć, witajcie! Każdy z nas zna, wydaje mi się, że co najmniej jedną legendę, podanie ludowe albo zabobon czy przesąd. Takie mity. Opowiastki, legendy, niejednokrotnie przekazywane jedynie ustnie przez pokolenia, zabierają nas na niesamowity spacer po świecie pełnym demonów i duchów, niejednokrotnie pochodzących z najmroczniejszych zakamarków historii i wyobrażeń. W niezliczonej ilości baśni i przekazów możemy znaleźć ślady istot, które niekoniecznie były dobrze ustosunkowane do ludzi. Zapraszam do wysłuchania słuchowiska o demonach i duchach, w jakie wierzyli nasi słowiańscy przodkowie. Wiara w niektóre w nich w pewnych miejscach jeszcze nie ustała. Są to opowiadania całkowicie fikcyjne. Podobieństwo do ludzi, miejsc i sytuacji nie jest zamierzone i nie ma na celu szykanowania czy wyśmiewania kogokolwiek. Głównymi bohaterami tych opowiastek będzie dwóch Wiedźminów, którzy po dziesiątkach, setkach lat spotkali się i postanowili działać wspólnie. Docelowo będą to opowiadania obrazkowe, takie komiksy, i mam nadzieję, że wam to się spodoba. Na tą chwilę obrazków nie będzie, ale mam nadzieję, że samo opowiadanie, same opowiadanie Fabuła przypadnie Wam do gustu. Chciałbym zacząć od kogoś chyba, kogo chyba każdy zna. Baba Jaga. Tfu, kurewskie nasienie. Słyszałeś o tej babie? Jadze? Ta. Dawniej też tak nazywaliśmy tę cholerę. Tu i ówdzie zwali ją morą, drasznicą, mniejsza z tym... A niegdyś była strażniczką i pośredniczką do nawi. Wiem. Do tego naprawdę urodziwą. Ale słyszałeś, przyjacielu, dlaczego stała się demonem. Wiesz, że nawet laskowiec ją opuścił. I tak jej to nie usprawiedliwia. Wiemy, gdzie jest teraz jej miejsce. Nie dzierży już klucza ani symbolu Velesa. Została jej siła natury. Leszy odszedł, bo nie wiedział nadziei. Wiedział, że się nie zmieni. Dlatego tu jedziemy. Poznałem w ostatnich latach pewnego wołchwa. Zdolne chłopisko, ale nie mógł sobie poradzić. Jego obrzędy nie przynosiły skutku. Musimy ją zabić. W ostatnich latach dokazuje coraz bardziej, a niedawno zabrała dziecko. Jeśli dziewkę wzięła, to może szuka kogoś do nauki. Chłopca wzięła. Ludziska gadali, że wyszedł z psem do lasu, a później wrócił sam pies. Dziwne. Szukali dzieciaka wiele nocy na marne. Pożarła go zapewne, wchłonęła jego duszę przebrzydła rozwora. Wąchw powiadał, że gdzieś tu ma chatę, ale najpierw musimy ją znaleźć. Skąd to przylazło i dlaczego nęka ludzi? Teraz? W tych czasach? Nikt już nie pamięta starych bogów, nie pamięta wierzeń. Ludziska powiadają, że na jednej łące wół szuka trawy, a bocian żaby. Przywykli do tego, żeby tu nie wchodzić w las. Nas również ostrzegali, pamiętasz? Pamiętam. Nic to nie zmienia. Wyzbyłem się lęku dawno temu. Odeślijmy ją z tego świata i tak cholerstwo wróci. Chyba że uda się ją zgładzić. Patrz! Ręce Boga. Ta przebrzydła maszkara śmie używać świętych symboli. Jesteśmy na miejscu. Pamiętam, dawniej spotkałem kiedyś podobną wieźmę do Jagi. Zwała się Awa, pochodziła z Saksonii. Nękała ludzi, bo kramer i Spręger, ci, co napisali tę księgę do polowania na czarownicę, pod jej nieobecność spalili na stosie jej adeptkę. Złapali ją, gdy wracała z ziołami do chaty, biedna dziewczyna. Głosili miłosierdzie, zabijając i męcząc ludzi uści byli, ale nic poza gadaniem nie potrafili. Ani ceremonii odprawić jak należy, ani pomóc ludziom, ani zmarłym nic. Po powrocie Awy na drugi dzień połowa okolicznych chłopów zaczęła chorować. Padło kilka sztuk trzody. Do tego ta szkarada musiała rzucić jakiś czar, bo jej chata zniknęła. Przez rok szukałem potwory. Dobrze uciekała. Dopadłem ją dopiero wtedy, jak dwie niewiasty porwała z pojezierza. W mogile musiałem odrąbać jej łeb i osinowym kołkiem przebiłem serce. Już nie wróć, nawet za sprawą czarów. Dzielżany rosnął na niej. Słusznie zrobiłeś. Wąpierzy nam jeszcze brakowało, jakby ich i tak było mało. Tego cholerstwa wszędzie pełno nawet coraz więcej. Starzy bogowie nie pozwolą na to już długo, tym bardziej, że zostało nas niewielu. Naprawdę niewielu, a pracy mamy coraz więcej. Ludzie nie zmieniają się. Wycinają święte bory. Bez szacunku i podziękowania uprawiają ziemię. Nie składają darów z owocu swojej pracy. Nie ma już prawdziwych świątyń. Posągów zostało niewiele. Zapomnął i o Bo już, bo już idziesz pod Cóż Cóżeś najlepszego zrobił? Ciekawe, prawda? Chciałem ci powiedzieć wcześniej, ale nie mieliśmy sposobności. Zaraz wytłumaczę. Zobacz, nie może się ruszyć. Zamknij ryj i skończ pierdolić już. Nie jesteśmy żadnymi żercami. Twoja magia nic ci tu nie da. No boje miały w sobie kwiat konopi i chmielu, gdzie chłopiec. Kupcie, nawet nie wiesz. No, 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 aleś mnie zaimponował w tej chwili. W takim wieku z taką prędkością gratulacje. Wszystko fajnie, tylko dlaczego żeś to zrobił? Przecież mogła chociaż powiedzieć, gdzie jest jej chata. Nie będzie nazwy włoka Pierdolona obrażać. Ścierwo. Wróci i tak. Teraz poszło łatwo i szybko, ale musimy znaleźć i spalić chatę. Wziąłem pergamin. Ale wpierw opowiedz mi o tym. Korzystam ze zdobyczy najnowszych technologii. CZ-75. Z małymi moimi poprawkami. Daleko nie sięga, bo amunicja jest skonstruowana jak jest, ale niesamowicie jest skuteczna. Przerobiłem naboje tak, aby unieruchomić te ścierwa. Nie wszystkie oczywiście, ale ma silne właściwości antymagiczne, co zresztą widać było. Większość gównojadów jest po tym bezbronna. Gdyby nie odgłos niosący się jak dziki gon, to nadałoby się. Zbyt głośny. Ale bardzo skuteczne i szybkie. Zawsze byłeś trochę zacofany. Ale starszyzna poleciła się uczyć. Obawiam się, bracie, że teraz tą starszyzną to jesteśmy my. A w kwestii szybkości i hałasu nie mam sobie nic do zarzucenia. Chyba już czas, aby się spotkać w trochę większym gronie i porozmawiać. O, zobacz, jest chata. Suchy chrust, sulfur i żar to jest ogniaczar i gni. He, i to ja jestem głośno.